Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy dopingu. Dokładnie tak. Widzisz? No i się spociłem się, Monika, to te twoje feromony chyba. Witam serdecznie, Julia Roszewska, chociaż trzymam mikrofon najlepszej polskiej dziennikarki, więc aż się stresuję. Z nami Arek Tańcula. Powiedz mi, wygrasz? Dzień dobry, siemanko. Cześć, kochani. Ja najpierw zacytuję klasyka. Przez te oczy zielone oszalałem. Ja, słuchajcie, jestem nie dość, że zestresowana, bo to mój pierwszy chyba wywiad, który robię. Aha, przepraszam, o mikrofon źle trzymam. To jeszcze ty mnie tu zawstydzasz. Ja cię dopiero zawstydzę, zobaczysz. Ja akurat Monia już jest odporna na to, ale na początku też ciężko sobie z tym radziła. Mhm. Co zapytałeś, czy wygram? No pewnie, że wygram, bo to tu jestem. Jestem tutaj, żeby wygrać. I nie tyle pieniędzy, co wygrać laur. Ja nie chcę tam milion, to przy okazji. Po prostu wygrać i pokazać tym wszystkim influencerom z stopu polskiego internetu, że to ja jestem od nich lepszy. Przynajmniej w tą grę karcianą. Ty w ogóle jesteś bardzo waleczny, bo ja oczywiście oglądałam twoje walki, wykupywałam z przyjaciółmi Pay-Per-View, no i kurczę, masz tego ducha. Jakbyś przyszła kiedyś na after, to byś zobaczyła, jaki tam jestem dopiero waleczny na after, może razem kiedyś wylądujemy na jakimś afterze. No, jak mój facet by mnie zabił, także raczej... No to, ja nie wiem, co to Monia zatrudnia dziennikarki, które mają facetów, to w ogóle bez tak, sensu. I jeszcze czek... Sensu. No, słuchaj, no, bo to jest praca, no, a nie... A, to nie, ja myślałem, że tutaj po prostu podkręci towarzystwo, porozmawiać o głupotach, a potem pójdziemy razem na kawę. Nie, ja zakochana po uszy, ale no ty może też jesteś zakochana. Nie ma takiej góry, na którą nie można wejść i nie ma takiego wagonu, którego nie można odczepić. Ja mam wytatuowane imię. Chciałbyś dziewczyn z wytatuowanym imieniem faceta? A jak ma na imię twój facet? Emil. A skąd Arek, Emil? Nie, no nie. No, no właśnie. Ale był, jakby był Arek. No nie, no to... To wtedy można by, tak. No a powiedz mi, tatuaż. Nie, po prostu wiesz, o co mi chodzi. Ja wiem, to samo nam chodzi. Czyli rozumiem, że jesteś wolnym mężczyzną. Nie, bardzo szybki jestem. Nie, szukającym Nie, mości. Nie. Mam narzeczoną od wielu lat. Ja po prostu się tak wygłupiam. No, tak, ja uwielbiam flirtować z kobietami. Monia już to doskonale wie, więc musisz się też tego nauczyć. No i bardzo fajnie, no oczywiście. A nie jest zazdrosna dziewczyna? O, takiej narzeczona, przepraszam? Nie, bo wiesz, że ja po prostu tak pierdolę tylko. Aha, a co do czego... Dlaczego to ja mam ręce tutaj? No i pięknie. A no to może opowiedz, jak się świadczyłeś, bo ja czekam na Lali i się nie mogę doczekać. Kurde, nie opowiem ci, bo to była czarna historia. Po mega ciężkiej kłótni się oświadczyłem po prostu, no to powiedz, żeby ratować nasz związek. Aha, ratować, czyli tak. Bardziej chciałeś udowodnić, że tak, tak, dokładnie tak. No to ale to jak mówisz, to też musisz, jak ty mówisz, to musisz mieć na mikrofon, a jak ja mówisz, to ja muszę... Tańcula, tak, pięściarz, gracz w karcianej, jeszcze tutaj nauczyciel trzymania mikrofonu. Nie tylko mikrofon mógłbym cię nauczyć podtrzymać. Umiem, chłop nie uczy. A czego? Ale o co ty wiesz? Jezu, dobra, Matko Boska, nie, wczoraj, ja nie porwałam tego wywiadu. Dobrze, wróćmy do tematu oświadczeń. Stało swoim głosem w ogóle, powiedzmy. Wiesz co, ja mam właśnie, bardzo mi jest przykro, bo wiele osób mi na przykład przepity. Ja po prostu taki mam, a teraz jestem przeziębiona aktualnie, więc no tak, jak Rozenek, jak Michał Wisiecki, ja bym mogła z Michałem Wisieckim śpiewać. No to jest łapek akurat. Znamy jakąś jego piosenkę? Znam. Jaką? No to wstań, powiedz, nie jesteś sam. Nie jesteś sam, więcej już nikt nie powie ze mnie miłości. Zępie miłości? Tak, zępie miłości. Bo mówiła, że ona ma taki zakrypnięty głos jak ty i razem by chciała z tobą zaśpiewać. To moje marzenie. Ale tutaj może za chwilę, jak skończysz wywiad. Przyjdź do nas, zaśpiewamy razem w trójkę. Kurczę, powiem ci, żebyś mi normalnie... Stań, nie, ale jeszcze drugi było. Nie, najpiękniejsze to jest ta właśnie... Hej, poczekajcie. Blady odwzruszę. Kajne. Tak, po niemiecku. Skończmy tą cringe'ową część. Skończmy tą cringe'ową część wywiadu. Tak. Nie, wróćmy, bo jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób się oświadczyłeś, bo ja na to czekam i czekam i się doczekać nie mogę. Przyniosłem kwiaty, uklęknąłem. Co powiedziałeś? Wyjdziesz za mnie. Tylko tyle? Tak, jestem bardzo prostym chłopakiem ze wsi. Ja też jestem ze wsi, z Konina. Znaczy ze wsi, no to jest małe miasto. Konin, także... byłem raz w Koninie. I co tam robisz? Była tam gala kiedyś, Brave MMA. Właściciel tej gali to w ogóle książę Bejrmutu? Bejrutu. Książę Bejrutu.
Niedawno to było. Bahrajnu, Bahrajnu. Książę Bahrajnu jest właścicielem tego, no. To było siedziałem, nie... Z księciem Bahrajnu siedziałem przy jednym stole, rozumiesz? W koninie, kurwa. No, no w koninie, tak, bo coś tam było. A tak. Powiedz mi, i walczyłeś tam, nie? Nie, nie. Na afterze walczyłem. Okej, okay. A kiedy będziesz teraz walczył? Nie mogę tego mówić, mogę ci powiedzieć po tym, ale no niestety już nie mogę mówić takich rzeczy. Likowałem często moje walki, z kim będę walczył i tak dalej. Dostałem reprymendę od federacji, już nie mogę tego mówić. Mogę powiedzieć tylko, że niebawem. Okej, okay, a kto był takim twoim najcięższym przeciwnikiem, uważasz? Paweł Tyborski. Tak? Tak. To jest jedna walka, którą przegrałem. Mam 8 walk, jedną przegraną właśnie z nim. A wygrałeś 7. Tak, tak. No to... 8 walk, jedną przegrałem. Matematyki, jesteś świetna, kochanie, naprawdę. Nie, to ten wywiad przejdzie do historii, ale tak, mózg walczy, widzisz, tak, mózg walczy, dobrze, ale... Ale to jest jestem inżynierem i przy mnie w ogóle, wiesz, łatwiej się liczy. No, no widzisz, no, ale nie, no to kurczę, pięknie, no 7 walk wygranych, ja też raz walczyłam. Gdzie? Na punchdownie, z Adą Śledź. Na lepce, no. Jak to wygrał? No ja. Ty wygrałaś? No ja jestem mała, ale wiesz, zadziorna. To twój facet musi uważać, bo jak się popatrzy gdzieś tam na jakąś, to od razu jest pum! Nie, powiem ci, że jestem w ogóle niekutliwą osobą. Nie, ja chcę mieć w związku, harmonia, nie, to nie jest pole bitwy. Ani organy, nie, tak, absolutnie. No dobrze, no to co, no to życzę ci samych sukcesów. O, ja myślałam, że mówisz, że jeszcze albo coś. Jeszcze, no tak, samych sukcesów. Zaraz się to spada, muszę to poprawić. No zaraz ludzie będą pisać, że... Nie, ja poprawiam po prostu, bo już taki, no wiesz, no to taki nawyk. Taki nawyk, nie spada, żeby... taki nawyk. No bo jakby spadło, no to trochę by było nieciekawie. No, znaczy ciekawie właśnie by było, no nie wiem dlaczego nieciekawie. Myślę, że tak 2 tygodnie po operacji jest. Nie, no dobrze, no to słuchaj. No to życzę ci wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, wygranej. Wszystkiego najlepszego, do zdrowia, szczęścia. Tak, tak, na Wotorę będziesz? Niestety, nie będę na Wotorę, bo mam wtedy koncert pod Gorzowem. A ty jeszcze grasz w Lombardzie, czy...? Gram jeszcze, tak. A to czemu ja cię nie widziałam? A gdzie byłaś w tym Lombardzie? Byłaś w Lombardzie, w Lombardzie? No właśnie nie byłam. Okej. Okay. Ja też tam nie byłam, bo jestem w więzieniu akurat siedzę teraz, ale... W więzieniu siedzisz? Tak, ale całkiem może... Dobra, nie mogę tak mówić tego, ale całkiem może, że za niedługo z niego wyjdę. O, to a w życiu prywatnym kiedyś byłeś? Nie byłem, nie, nie. Ja nie? Jestem bardzo grzecznym chłopakiem. Tak. Po prostu sportowo walczysz, a nie... Tak, nie, no kiedyś może za gówniarza tam, jak miałem 18 lat, to tam gdzieś byłem jakimś fanem piłkarskim wtedy, gdzieś tam się biliśmy i tak dalej, to było dawno temu, teraz okay. Już nie. Nie, przepraszam. Nikogo nie okradłem, nie handlowałem niczym, czym nie można. Ani... No pięknie. Tak. Tak, to mój Emil. No, Emil, widzisz, ciebie tu nie ma, a jakbyś był. Tak, jest. Tak, a jakbyś był. No, tak, ja nie, dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję.